Dzień dobry, naszym gościem Janek. Janku, historia jest taka, że właśnie ruszyłeś w trasę koncertową i przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że z pozoru może się wydawać, że to jest fantastyczna sytuacja dla artysty, skoro jakieś 18 miesięcy temu wydałeś płytę, a możesz sobie jeszcze teraz ruszyć na jesienną trasę koncertową, wtedy kiedy ludzie lubią zaszyć się w klubach i salach koncertowych i pooglądać artystę na żywo. Czy to wszystko jest takie różowe i kolorowe? Nie jest różowe i kolorowe. To jest tak, że po prostu ja to robię dlatego, że lubię to robić, dlatego, że chcę. Natomiast gdyby ktoś na to tak jakby odjąć to, że to jest moje hobby i po prostu lubię to robić, gdyby ktoś na to próbował spojrzeć z pozycji na to, że to jest jakiś taki pomysł na życie w sensie zawodowym, no to jest to bardzo ciężki kawałek chleba, ale no, jeżeli się coś kocha robić, to się to robi nawet wtedy, kiedy nie ma pewności, że ekonomicznie będzie wszystko super. I tak naprawdę na przykład zdarza się, że odwiedzamy na przykład nowe miejsca i jedziemy tak trochę na wariata. Nie wiemy, czego się spodziewać, czy ludzie będą, czy ludzi nie będzie i różnie jest. Czasem są, czasem ich nie ma, ale jeżeli są, no, to myślę, że gramy na tyle fajne koncerty, że część tej publiczności potem z nami zostaje, potem się z nami kontaktuje na Facebooku, zaprasza, żeby znowu do nich przyjechać. Działam bardzo w starym stylu. Oczywiście social media bardzo pomagają, ale działam w bardzo starym stylu. Wypuszczam muzykę, a potem po prostu ruszam od drzwi do drzwi prawie że z tą muzyką, tylko że to nie są drzwi domostw, tylko to są po prostu kluby muzyczne w całej Polsce. I jakie to taki domokrążca muzyczny się sprawdza? Powiedz, jak idę o zakład, że w miejscach, w których się pojawiasz, zawsze są ludzie, którzy widzą cię, słyszą po raz pierwszy. To jest tak, że jesteś takim akwizytorem własnej muzyki i sprzedajesz ją każdego wieczoru na nowo? Trochę tak i też jakby to, co robię, ma swoją taką zaletę i wadę, że moja muzyka, no, nie uważam, żebym wymyślał koło od nowa, nie uważam, że moja muzyka jest jakoś bardzo oryginalna, ale uważam, że na rynku polskim jest to dosyć unikalna propozycja i dosyć trudno ją zaszufladkować, bo na Juvenalia jesteśmy zbyt liryczni razem z zespołem. Na wieczorki poetyckie no, mamy zbyt piosenki, może zbyt rockowo, ale też no, jakby te piosenki nie są tak uduchowione jak na przykład, nie wiem, utwory Kaczmarskiego przykładowo, które taka publiczność lubi. Nie śpiewasz Brusa o 4 nad ranem. Też nie, więc po prostu jesteśmy gdzieś po prostu pomiędzy, mamy taką, ta moja wrażliwość muzyczna jest po prostu jakaś taka, no chyba najbardziej ją z Beatlesów wyniosłem, że z jednej strony Helter Skelter, a z drugiej strony Yesterday, tak? I to wszystko jakoś tak we mnie siedzi i jest jakiś taki wspólny mianownik, ale te szlaki muszę przecierać samemu. Nie ma jakiejś takiej niszy, do której mógłbym wpaść i do której mogłoby to tak w 100% przypasować, żebym na przykład poszedł do jakiejś publiczności, która jest, która istnieje, która jest zwarta dużo i powiedział: hej, gram dla was. I po prostu, żeby ci ludzie za mną poszli. Nie, nie, nie. Muszę odnajdować po prostu słuchaczy i to raczej tak pojedynczych słuchaczy. Na tych social media zdarzają się bardzo często nawet sytuacje, kiedy ludzie cieszą się, że wreszcie przyjedziesz do ich miasta, do ich miejscowości i zagrasz koncert, więc chyba nie jest tak źle. Natomiast chciałem cię zapytać, czego możemy się spodziewać podczas tych koncertów, bo nie przez przypadek wspomniałem o tym, że płyta ukazała się czas jakiś temu. I to jest chyba taki fajny moment, żeby, to się nazywa w języku wojskowym rozpoznanie bojem, spróbować nowych utworów. Będą? Na razie jeszcze nie. Być może jakoś bliżej końca roku coś zaczniemy wplatać, bo pracujemy nad tymi piosenkami, pracujemy nad nowym materiałem, ale teraz mamy też taką rzecz, że no, zdarzyła się rocznica prawie okrągła, w sensie 5 lat od debiutu, 5 lat od płyty Wrocław, więc całkiem spory segment z koncertu to są piosenki z tej pierwszej płyty. No i to jest też dużo wspomnień, też lubię czasem pogadać na koncercie, to opowiadam różne historie związane z tymi piosenkami, czy to z tym, jak były pisane, czy to z tym, jak były wydawane, jak zdobywały jakąś tam może popularność. No i to jest pewnego rodzaju nieszczęście, że gdzieś tam pewnie w innym kraju znalazłbyś się w takiej audycji, która się nazywa Storytellers i wszyscy ją znamy, a tutaj musisz się troszeczkę dobijać, ale powrócę do tego słowa klucz pasja, którego użyłeś w odpowiedzi na moje pierwsze pytanie. Janek, powiedz tak zupełnie szczerze, czy teraz sytuacja z tobą i z podobnymi tobie muzykami, którzy są rozpoznawalni w jakiś tam sposób, ale nie są wielkimi gwiazdami, jest taka, że możesz żyć z muzyki? Żyję z muzyki, ale
powiem tak, starczka do pierwszego, ale trudno myśleć o tym, żeby cokolwiek odłożyć i wszelkie inwestycje typu nagranie nowej płyty to jest ogromne wyzwanie i jest to związane też z poszukiwaniem jakiegoś wsparcia, bo po prostu samemu bardzo, bardzo trudno to udźwignąć po prostu z samych dochodów, które przynoszą no, koncerty, tudzież jakieś inne wpływy związane z muzyką, tak, że po prostu jestem w stanie i to było takie, do 2012 roku, do płyty Problem z wiernością, jakby łączyłem taką zwykłą pracę zawodową z graniem muzyki i w pewnym momencie było tak, że straciłem pracę i jednocześnie za chwilę wychodziła płyta. No i w podobnej sytuacji był basista z zespołu, w którym grałem i stwierdziliśmy, że po prostu stawiamy wszystko na jedną kartę. Graliśmy nawet jednego miesiąca 15 koncertów w jednym miesiącu graliśmy. I jakby w ten sposób zaczęliśmy działać, że nie wiemy na pewno jak to, że tak powiem, jak to będzie, ale spróbujemy po prostu tego słuchacza znaleźć, się przebić i tak naprawdę po prostu może nie wskoczyliśmy na jakiś nie wiadomo jaki poziom rozpoznawalności, ale faktycznie udaje się te koncerty grać, ma to sens, przynosi to jakieś tam pieniądze i daje radę. Ale co będzie dalej, bardzo trudno mi, że tak powiem, wyrokować. Myślę, że w żadnym razie nie jestem na takim etapie, żebym mógł powiedzieć, że mogę spać spokojnie o tym, co będzie dalej. Wiem, co będzie przez najbliższe 3 miesiące, a potem to kto wie. Jasne, jak to mówił Harvey Keitel. Fiction. A może tego cytatu nie użyjmy. Słuchaj, w twoich utworach może odnaleźć się bardzo wiele osób z bardzo różnymi historiami. Jak to jest z wypuszczaniem muzyki? Bo znam taką opinię twórców, takich twórców, u których przekaz treści jest bardzo ważna, że oddając muzykę słuchaczom, jakby troszeczkę tracą kontrolę nad interpretacją tego, co się dzieje. Spotkałeś się z tym, że utwory są przyjmowane nie do końca tak, jakbyś chciał, albo towarzyszą ludziom w jakichś dziwnych sytuacjach i sam jesteś zaskoczony, że coś takiego się dzieje? Czy zdarzają się interpretacje, które są... Ale w tym momencie nawet trudno mi sobie przypomnieć jakieś takie sytuacje, żeby podać przykład. Właśnie niestety, tak jak zacząłem zadawać to pytanie, zacząłem wertować w głowie po prostu, ale nie mogę sobie przypomnieć. Ale tak, nieraz zdarzyło się coś takiego, że piosenka została zinterpretowana tak, jakbym się nie spodziewał tego. Ale to jest za każdym razem fajne. To jest takie zaskoczenie od nas, że o wow, ktoś pomyślał w ten sposób. To jest takie... Nigdy nie byłem tym zaskoczony negatywnie. Nigdy to się nie zdarzyło i nie mam z tym żadnego problemu. Nigdy nie miałem. Jasne, a jeżeli jak wróciłeś do rozgłośni radiowych, akurat to nagranie się przebiło. Jaki miałeś oddźwięk, kiedy właśnie z faleteru usłyszeliśmy, ona ma mały problem z wiernością? Ojej, znaczy najczęściej było pytanie, czy to jest prawdziwa historia. Właśnie. Nie. Nie, chociaż są tam elementy jakichś tam prawdziwych rzeczy, ale to było raczej wymyślane. Tak? Oddźwięk był fajny, bo na zasadzie siedziałem z kimś w knajpie i przykładowo ktoś się dosiadał i mówi, ty jesteś tym chłopakiem tej alergii na koty. Tak, tam jest w tekście o alergii na koty. Tak. Że tak, to o kurczę, takie miłe zaskoczenia. Fajnie było po prostu też móc włączyć radio i może nie mieć pewności, ale żeby było duże prawdopodobieństwo, że tam tego dnia się usłyszysz swoją piosenkę. To bardzo fajne uczucie. Dbasz o to, nawet powiem tak, Janek bardzo dba o to, jest jednym z tych artystów, którzy sami uderzają do mediów, sami rozsyłają informacje prasowe. To jest taki twój świadomy wybór, żeby samemu sobie menadżerować, czy to też znowu wymóg okoliczności? Znaczy powiem tak, w niektórych przypadkach po prostu dzięki temu, że jakby jestem, że byłem gdzieś zaproszony w mediach, to siłą rzeczy jakby no nawiązuję kontakty z dziennikarzami i wtedy wolę już kontakt osobisty, natomiast w takich sytuacjach rozsyłania informacji do powiedzmy redakcji, tak, gdzie po prostu nie znam człowieka osobiście, to ktoś mi pomaga. Jeśli chodzi o załatwianie koncertów, jestem w takiej sytuacji, że jakby moja muzyka zaczęła przynosić pieniądze, ale jeszcze nie przynosi takich pieniędzy, żeby tacy naprawdę specjaliści od kręcenia dużych biznesów na muzyce się zainteresowali tym, co robię. Być może kiedyś taki moment nastanie, nie ukrywam, że bardzo bym chciał komuś oddać menadżerowanie,
serio, jeżeli ktoś profesjonalny by chciał, zapraszam serdecznie na rozmowę. Naprawdę bardzo chętnie zrezygnuję z tej części działalności, bo przez to mam dużo mniej czasu na to, żeby zajmować się tak naprawdę graniem, pisaniem, tym, co jest najciekawsze dla mnie w tym wszystkim. Ale jakby stety i niestety osiągnąłem na tyle dużo, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby oddać to komuś, kto, że tak powiem, ma małe doświadczenie, kto jest po prostu tylko entuzjastą i chciałby po prostu zostać takim menadżerem, bo po prostu mam dużo do stracenia, żyję z tego. Nie mogę ryzykować, że po prostu się zepsuję, więc muszę doglądać samemu. Może tutaj ci wejdę w słowo, a już nie muszę wchodzić w słowo. Być może, jeżeli miałbym poruszyć jakąkolwiek kwestię, która zastanawia mnie, sam o tym powiedziałeś, że jesteś taki nie do końca określony, w którą stronę pójść, że często słuchacz nie wie, czy jesteś bardziej z Jarocina, czy bardziej z piosenki, z festiwalu piosenki we Wrocławiu, gdzieś pomiędzy. Nie korciło cię, żeby właśnie, nie wiem, skoro już mówimy o tym, że pewne rzeczy są kreacją, że pewne teksty są fikcją literacką, a żeby tak się dookreślić i pójść w jeden konkretny, jasny wizerunek, bo ponoć słuchacz teraz to lubi. Szczerze nie, bo jakoś nigdy nie, może nie jestem na tyle dobrym twórcą, nie wiem, być może, bo ale nigdy. A dlaczego nie... od razu skazywać się na ale... określanie, czy jestem dobrym twórcą? Ale o co chodzi? Na przykład nie sądzę, żebym w życiu zrobił coś takiego jak na przykład album Tommy Dechu. Dla mnie to jest po prostu jakaś abstrakcja, znaczy, lubię tę płytę, tak, ale że ktoś mógł po prostu napisać całą historię, porozpisywać po prostu różne piosenki są różnymi po prostu kwestiami opowiedzenia czegoś. Jest to bardzo ambitne, tak, ale ja zupełnie nie tworzę w ten sposób. Ja nie tworzę w ten sposób też jak pisarz, że po prostu wymyślam, co będzie dalej. To jest tak, że po prostu coś mi wpada do głowy, jest to coś... jakiś mały temat, na który chcę się wypowiedzieć, jakaś historia, jakiś cytat, jakaś po prostu jakaś reakcja na coś i każda piosenka jest po prostu osobną, zupełnie osobną sprawą, jak dotąd. Być może na kolejnej płycie będzie jakieś małe przesunięcie w tę stronę, bo było po prostu kilka wydarzeń w moim życiu, które po prostu zaowocowały większą liczbą piosenek i być może ta płyta będzie bardziej jednorodna tematycznie przez to. Ale mimo wszystko każda piosenka to jest osobna historia, każda piosenka to jest zupełnie co innego i nigdy nie próbowałem zrobić czegoś takiego, żeby na siłę jakby starać się o zachować jakiś jednorodny klimat jakiegoś albumu. Bo tak jak mówiłem, każdą piosenkę traktuję z osobna, robię to, co tylko mogę, żeby ten utwór był jak najlepszy i nie patrzę na to do końca, jak dopasować go do innych, żeby to tak tworzyło jedną całość. Być może no, to moje podejście na pewno ma i wady i zalety, no ale tak po prostu u mnie jest. Jak widać, człowiek lubi i potrafi opowiadać, co jest jednym z ważniejszych powodów do tego, żeby oprócz muzyki oczywiście pójść na koncerty. Zapraszamy serdecznie, można odnaleźć pewnie na twoim Facebooku. Tak, na stronie internetowej, też jest. Kiedy gdzieś jest szansa, że ten materiał się ukaże? W poniedziałek, aha, to kolejne koncerty to będą na Śląsku, Jaworzno, Rybnik, będziemy też w Krakowie, w Częstochowie będziemy jeszcze w listopadzie, z tego co pamiętam. Słuchajcie, może będziecie oglądać ten materiał za 2-3 miesiące, dodajcie do ulubionych profil Janka na Facebooku, wtedy będziecie nie tylko mieli dostęp do jego koncertów, ale i do muzyki, na którą warto zwrócić uwagę. Zarówno jeżeli się słucha metalu, jak i słucha się hip-hopu, bo myślę, że gdzieś tam ten sposób myślenia o narracji jest bliski bardzo wielu różnym światom. Sam jestem czasem bardzo zaskoczony, dziękuję. Jak bardzo. Dzięki wielkie i do zobaczenia na koncertach. Do zobaczenia, dziękuję.